Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanału Ryngraf. Dzisiaj nie miało być programu, ale w odpowiedzi na Wasze pytania króciutko poruszę kilka wątków, które pewnie będziemy jeszcze rozwijać. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby wspierać kanał. Tutaj daję link. Zachęcam Was i dziękuję bardzo, o tym jeszcze sobie dzisiaj powiemy, za to, że tak hojnie już zaczęliście wspierać również zrzutkę 100 książek o rotmistrzu Pileckim do 100 szkół. To jest nasz cel, moi drodzy, i dziękuję Wam za wszelkie wsparcie. Również zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, aby było nas coraz więcej. Nie przedłużając, chciałabym, żebyśmy wspólnie zobaczyli fragment komentarza do tego, co się wydarzyło po wywiadzie ambasadora Izraela, który miał miejsce na kanale Zero u redaktora Mazurka. Prosiliście mnie, aby chociaż kilka słów na ten temat powiedzieć i co się okazuje, dlatego dałam taki tytuł, moi drodzy, dlatego dałam taki tytuł, że ambasador Izraela łączy Polaków, bo tutaj z tych środowisk, które były bezkrytyczne, jeśli chodzi o to, jak środowiska żydowskie Polaków traktują, bo tutaj cały czas nie chodzi o nienawiść, jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek nienawiści, warto to podkreślić tutaj, szczególnie na YouTubie, ale o to, żeby też tutaj, jeśli chodzi o Polaków, była sprawiedliwość, żeby nie było jakiegoś antypolonizmu. I wydaje się, że redaktor Mazurek, który był przychylny ambasadorowi Izraela, nie wytrzymał, został atakowany, został bardzo niemiło potraktowany i czy zmieni jakoś swoje zdanie. I to jest też ciekawe, jeśli posłuchamy tutaj, co Krzysztof Stanowski na ten temat powiedział. Sentymentu zmianek negatywnych niż w szczytowym momencie 2022 roku Putin. No przecież to się w głowie nie mieści. Przyszedł facet opowiadać o jakichś górnolotnych jego zdaniem ideach i o wojnie, do której Izrael został zmuszony, a się okazało, że ludzie zaczęli na niego patrzeć wczoraj gorzej niż na Putina. Oczywiście ja zakładam, że w tym badaniu coś jest nie tak, że mówimy o jakiejś wąskiej grupie, bańce twitterowej, że ten wywiad nie rezonował, no wiadomo, że nie rezonował tak bardzo na całą Polskę, jak działania Władimira Putina w 2022. To jest oczywiste. Natomiast to nam też pokazuje, że rany w ogóle, z kim my tego człowieka zaczęliśmy porównywać. Nagle on przyszedł jako ofiara, swoim zdaniem, a zaczął być postrzegany jak kat. Facet w ogóle sprawił, że dzisiaj Grzegorz Braun to wychodzi niemalże nam męża stanu. Na kogoś, kto widzi więcej, wie więcej i ma dobre pomysły. Nie spodziewałam się, że takie słowa padną. Niedawno wszyscy się oburzaliśmy, że Grzegorz Braun wziął tę gaśnicę i zdmuchnął świeczki. A dzisiaj myślimy sobie, dawać tę gaśnicę jeszcze raz, niech Braun gasi, jak będą zapalać. Ale nie dlatego, że Braun ma rację, nie dlatego, że ja go popieram. Dlatego, że ambasador Izraela sprawił, że Grzegorz Braun nagle zyskał w oczach opinii publicznej. Myślę, że dzisiaj słupki Konfederacji i samego Brauna skoczyło 10-15%. Tylko dlatego, że ten facet poszedł przed kamerę i powiedział to, co powiedział. Zachowywał się tak, jak się zachowywał. Jak ktoś lepszy, z lepszego świata, z lepszego narodu, mądrzejszy, bardziej uprzywilejowany, ktoś, kto powinien generalnie nami zarządzać i może robić wszystko, co chce. Może mordować naszych rodaków, a my mamy się nie wpieprzać, nie prosić o zbyt wiele. W zasadzie to byśmy przeprosić, że zmarnowali jakąś rakietę na naszego rodaka. Do tego można troszeczkę to wszystko sprowadzić. Oczywiście przesadzam. Hiperbola. Ale takie miałem wewnętrzne odczucie, jak oglądałem ten wywiad. Myślałem sobie, rany boskie, przecież ja nigdy nie byłem antysemitą, ale gdybym słuchał tego faceta przez 10 godzin, to może bym się nim stał. Jak słyszałem, jak on odpowiada na zbrodnię wojenną tym, że on gdzieś na murze widział jakiś napis na bazgrany antysemicki, jak to wszystko dochodziło do mnie do głowy, to myślałem,
jeszcze gość pogada 2 godziny i pójdę do garażu sprawdzić, czy została mi jakaś farba. Po prostu takie reakcje ten facet we mnie wywoływał. Reakcje, których sam się wstydzę u siebie. Nie powinny one występować. Ale występowały. Na jutro ambasador Izraela został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Fajnie, nie sądzę, żeby to się skończyło jakimiś wielkimi konsekwencjami, ale może przynajmniej tam będzie musiał przeprosić. Może, chociaż nie wiem, czy nasi politycy zdołają to słowo wymusić, skoro nawet Robert Mazurek nie zdołał. A? To było nagrywane wczoraj. Dzisiaj z tego, co możemy przeczytać, zaraz tutaj też udostępnię wam inną kartę, podobno ambasador Izraela przeprosił. Dowiedzieliśmy się o tym z PAP-u, z Polskiej Agencji Prasowej. Ambasador Izraela wreszcie przeprosił, tak tutaj podają takie informacje. Natomiast ja też, słuchajcie, starałam się to zweryfikować, czy pojawił się jakiś wpis na Twitterze ambasadora Izraela, Jakowa Liwne, i jest ten stary wpis, o którym mówiłam w poprzednim krótkim moim nagraniu, gdzie on obraził posła Bosaka, gdzie powiedział, że antysemici zawsze będą antysemitami, ale no, nie widać ich jeszcze przeprosin. Rozumiem, że to padło właśnie na tym spotkaniu w ministerstwie i w ten sposób zostało to przekazane. No jednak dobrze, gdyby to również miało odzwierciedlenie u niego na portalu społecznościowym. No i co myślicie? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Czy ta postawa ambasadora paradoksalnie, bo on pewnie nie miał takiego zamiaru, będzie jednoczyła Polaków, a tutaj przecież nie chodzi o nienawiść, tutaj chodzi o to, żebyśmy bronili swojego interesu, żebyśmy nie dali, tak jak tutaj no właściwie pan Scenowski powiedział, że nie może być tak, że jest zbrodnia, Polak został zamordowany, a odpowiedzią będą tutaj próby cały czas jakiegoś robienia z siebie ofiary, cały czas zarzuty o antysemityzm, nieważne od sytuacji i niezależne. Jest to głębszy problem. Czasami również miałam takie wykłady o antypolskiej polityce historycznej i moi drodzy, też jest to problem światopoglądowy. Jednak jaki mamy światopogląd, skąd to wynika, dlaczego takie podejście, dlaczego właśnie takie traktowanie tych, którzy są gojami, którzy są nieżydami. Tutaj odsyłam do innych programów moich na ten temat, które miały miejsce i zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. W każdym razie, mimo postulatów o to, żeby ambasador Izraela został wydalony, żeby został zmieniony, nic takiego się nie zapowiada. Pani Ewa Kurek podobno sprawdzała, że jest to jeden z rosyjskich Żydów, więc to są podobno ci rosyjscy Żydzi, tacy, którzy zbyt Polaków nie szanują, dlaczego akurat tacy są nam przysyłani. Nie chcę tutaj oczywiście generalizować, ale jest to sytuacja, która uzmysłowiła dużo takim osobom, które wcześniej, no przecież tutaj redaktor Mazurek, gdy była ta cała akcja z gaśnicą i z Chanuką w grudniu, to on był tym, który jako pierwszy stawał po stronie tego, że powinna, chyba tak mówił, nie pamiętam, że powinna być ta Chanuka w Sejmie, a teraz raczej i to środowisko będzie temu przeciwne, więc Polacy się budzą, Polacy się jednoczą. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Taki tylko mój krótki komentarz, bo cóż tutaj więcej mówić. Chciałabym, żebyśmy teraz, jak uda mi się tutaj tylko wam, to trochę trwa, żeby to tak zrobić, żebyście kolejne karty zobaczyli. Mam nadzieję, że już to widać. Kolejny temat. Debata z Płużańskim. W komentarzach padły propozycje mojej debaty z panem redaktorem Tadeuszem Płużańskim. Ja jestem chętna.
Bez żadnych emocji, bez żadnego negatywnego nastawienia pojawiło się pytanie na czacie, które zostało przeczytane. Odbył się 2 dni temu wywiad w Realu 24, gdzie gościem był pan Tadeusz Płużański. I widzę, że słuchacze już znają moje badania, moje programy. Opisuję to dokładnie w książce Kto zdradził Pileckiego. Zachęcam was do zakupu, jeśli ten temat was interesuje. I tutaj pan Tomasz pisze o tym, że ja wspominałam właśnie o dwóch tych, którzy są niesłusznie oskarżeni o zdradę. Na jakich dokumentach pan Płużański się opiera względem tych osób? Nie ma żadnych dokumentów, aby twierdzić, że oni doprowadzili do aresztowania Pileckiego jako agenci, chodzi o Alchimowicę i Kochcińskiego. Jeszcze dalej właśnie te informacje na temat Stefana Guza, dlaczego się nie mówi o Stefanie Guz, który przekazywał informacje, i z tego co widzimy, to później w komentarzach też mamy odniesienia. Pani Anna Mandrela ma ciekawe i dobrze sprawdzone informacje na temat, kto zdradził Pileckiego, a pan po prostu kłamie tu i tam. Proszę o konfrontację z panią Anną. Panie Tadeuszu, proszę odbyć debatę z panią Anną Mandrelą. I tak pani Anna Mandrela, pokazując prawdziwego zdrajcy, udowadnia, że pan oczernia niewinnych ludzi. No więc problem pana Płużańskiego jest taki, że udało mi się do was dotrzeć. Udało mi się już tą wiedzę rozpropagować. Personalnie nic do pana Tadeusza nigdy nie miałam. Zobaczmy najpierw, co on powiedział, a potem jeszcze to sobie skomentujemy. Jaką postawę przyjął i jaką postawę pokazał przez całe życie rotmistrz Pilecki, jemu podobni, ale przede wszystkim, że państwo polskie z tym nic nie zrobiło do dzisiejszego czasu. Ale mam też takie pytanie, zanim przejdę do bezpośredniego pytania, bo chciałbym, żeby pan jeszcze o swoim tacie opowiedział, póki mamy chwilę czasu. Dostałem takie pytanie na czacie, żeby pan się ustosunkował do tego, że pewni ludzie, między innymi pani doktor Anna Mandrela, ma pretensje, że powiela pan kłamstwa tytułem cytatu i fałszywą wersję wydarzeń oczernia niesłusznie dwóch członków grupy Pileckiego o to, że został aresztowany. Rozumiem, że to chodzi o jakichś dwóch ludzi, którzy pana zdaniem, z pana badań, z pana śledztwa wynika, że doprowadzili do aresztowania, no bo umówmy się, dobrze działająca siatka konspiracyjna, ona się wywróci tylko wtedy, jeśli ma wśród swoich członków konfidentów. No dokładnie, ja, to tak znaczy, ja rozumiem, że mowa o dwóch panach, który nazywał się z jednej strony Leszek Kuchciński, drugi Wacław Alchimowicz. Oczywiście z jedną podstawową, kolosalną poprawką, że oni nigdy nie byli członkami grupy Pileckiego. Oni właśnie opletli swoimi... No tutaj pierwsze takie sprostowanie, Wacław Alchimowicz i Leszek Kuchciński pierwotnie działali w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, dokładnie w komórce Stocznia, gdzie przekazywali informacje. Wacław Alchimowicz jako zatrudniona osoba w MBP, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, takie osoby musiały mieć związek z podziemiem. Jak inaczej podziemie dostawałoby informacje? Innym takim człowiekiem był na przykład Edward Stachura z Łodzi, który przekazywał informacje, za to został skazany na śmierć i zamordowany. Po aresztowaniach w grupie w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość Alchimowicz i Kuchciński, no przez właśnie Tadeusza Płużańskiego seniora, czyli przez tatę pana Tadeusza, nawiązali kontakt z grupą Pileckiego, więc w tym momencie już stali się, można to tak powiedzieć, członkami grupy Pileckiego. W każdym razie ja też w książce umieszczam dokumenty, w jednym z tych dokumentów, gdzie jest sporządzona cała sieć Pileckiego, cała grupa, jak najbardziej oni są umieszczeni. Posłuchamy zaraz dalej. Swoimi mackami, prawda, tę grupę, żeby właśnie ją ostatecznie nie tyle skompromitować, ile właśnie, żeby wyłapać, prawda, tych prawdziwych członków grupy Pileckiego, a mówiłem o tym trzonie: Witold Pilecki, Maria Szelongowska, Makary Sieracki, mój tato, tak, to jest trzon grupy Pileckiego, tam jeszcze był Szymon Jamont-Krzywicki, był Różycki, był Nowakowski, tak, ci, którzy zasiedli na ławie oskarżonych i oni zostali.
No Wacław Alchimowicz i Leszek Kuchciński już nie mogli na ławie oskarżonych zasiąść, bo wtedy już po prostu i jeden i drugi nie żył. Leszek Kuchciński został rok wcześniej, czyli w maju, no, prawie rok wcześniej, bo tutaj mówimy rok wcześniej przed karą śmierci wykonaną na Pileckim, a wiele miesięcy przed procesem, czyli w maju 1947 roku, zastrzelony w czasie próby ucieczki przed aresztowaniem. To są takie najbardziej wiarygodne informacje, gdyż tutaj śledztwo nie wykazało żadnych szczegółów, co się tak naprawdę z nim stało. Natomiast Wacław Alchimowicz wcześniej jeszcze, bo 11 lutego 1948 roku, czyli wcześniej niż zaczął się proces grupy Pileckiego, wykonano na nim wyrok śmierci za to, że przekazywał informacje z MBP do podziemia. Został aresztowany, następnie wykonano na nim wyrok śmierci w takim procesie kiblowym, został zamordowany, nie wiadomo też do dzisiaj, gdzie są jego ciało, gdzie pochowano jego szczątki, i na początku lat 90., gdzie były te wszystkie procesy już takie rehabilitacyjne, również stwierdzono, że to, co on robił, że działał na korzyść niepodległego państwa polskiego. Został zrehabilitowany, miał swoje upamiętnienie na Łączce. Teraz go tam nie ma. Prezesem Fundacji Łączka akurat jest pan Płużański. Czy dlatego Wacław Alchimowicz już tam nie ma upamiętnienia? Wskutek misternej prowokacji bezpieki, misternej operacji bezpieki plus prowokacja, tak, bo to są dwie rzeczy, które się tutaj nałożyły, zostali i ta grupa została rozpracowana z dużym udziałem właśnie tych dwóch jegomości, o których mówiłem, czyli Leszka Kuchcińskiego i Wacława Alchimowicza, który był w ogóle funkcjonariuszem bezpieki, był kapitanem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, no więc on należał do bezpieki, tak, i nie był żadnym tajnym współpracownikiem bezpieki, tylko był funkcyjnym, tak? On po prostu pracował na Koszykowej. No i dzięki też Leszkowi Kuchcińskiemu udało się dotrzeć do tej grupy. Na to nie ma żadnych dokumentów, natomiast mamy konkretne dokumenty mówiące to, co przedstawiam w swoim programie o Stefanie Guzie, który był pierwszym, który przekazał dokumenty dotyczące grupy Pileckiego, i potem mamy meldunek Kazimierza Czarnockiego, który właściwie nam też naprowadził na grupę Pileckiego. Jaka tutaj jest rola ojca Tadeusza Płużańskiego? Tutaj mamy znak zapytania, gdyż większość dokumentów została zniszczonych, ale wiemy, że na krótki czas rzekomo został również zwerbowany na agenta bezpieczeństwa o pseudonimie Lech. Te wszystkie dokumenty w mojej książce umieszczam. I udało się tę grupę rozpracować. Także tutaj nie mówimy o żadnych członkach tej grupy, tak? Oni po prostu należeli do operacji o kryptonimie Klasztor, współtworzyli tę operację właśnie tajnych służb komunistycznych. Oczywiście nie oni jedyni, prawda? Szalenie ważną funkcję. A co z dokumentami, które przekazali do podziemia, takie jak warunki panujące w więzieniu, takie jak kto jest najbardziej niebezpiecznym właśnie w MBP? Bardzo dużo mamy informacji właśnie ze stoczni, z Winu, że to właśnie od nich najcenniejsze informacje przyszły, i raport Brzeszczota, który przekazali, mówiący właśnie o tym, że najgroźniejsi i ci, którzy mają czołowe funkcje w bezpiece, to są pochodzenia żydowskiego, tacy jak Różański, jak Brystygierowa i tak dalej. Pilecki pochwalił ten dokument, wysłał go również za granicę. Tutaj o tych ich działaniach nie ma ani słowa. Nadegrał Leszek Czarnocki. Błąd w imieniu, chodziło o wspomnianego przeze mnie przed chwilą Kazimierza Czarnockiego. Pan tutaj Tadeusz Płużański mówi Leszek Czarnocki, wydaje mi się, że po prostu jest już zestresowany i stąd błąd w imieniu i nazwisku. Który był niestety tym głównym zdrajcą, tak? No bo Alchimowicz zdradził na innym etapie, zdradził na etapie okupacji niemieckiej, na kresach wschodnich z polskiej partyzantki przeszedł do partyzantki sowieckiej, prawda? I to była potem przepustka do pracy w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, natomiast głównym zdrajcą był
był Czarnocki, który był wysokim wywiadowcą w trzecim zarządzie głównym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tej prawda, największej. Był zastępcą Wincentego Kwiecińskiego w WiN i był również członkiem właśnie tej organizacji, która zrzeszała różne organizacje podziemne, więc rzeczywiście to, że on poszedł na współpracę, no to było niedobre, ale moja wersja jest taka, że to właśnie przez Kazimierza Czarnockiego ostatecznie doszło do tego, że aresztowany i zidentyfikowany został Wacław Alchimowicz. Chodziło o to, żeby komuniści doszli do tego, kto tak naprawdę przekazuje te najcenniejsze informacje z MBP do podziemia. I w momencie dopiero, gdy w meldunku Czarnockiego pojawia się informacja, że jest to Alchimowicz, chociaż on podaje trochę przekręcone nazwisko Alchmanowicz, wtedy zaczynają się te aresztowania. Jest to podane u mnie w książce. W każdym razie rzeczywiście dwie postacie, które bardzo wiele zrobiły dla grupy, są niesłusznie oskarżane i nie ma tutaj chociażby takiej, po pierwsze, spójnej wersji, po drugie chociażby jednego meldunku, na podstawie którego jakiegoś jednego donosu podanego w dokumentach, na podstawie którego mielibyśmy pewność, że to oni. Po drugie, cały czas jakieś zmiany wersji. Jeszcze ojciec pana Płużańskiego, senior Tadeusz Płużański, twierdził, że to tylko Leszek, nie podając nazwiska. Tutaj syn już twierdzi, że to Alchimowicz. Co chwilę zmiany wersji i nie trzyma się to po prostu kupy. Dokładne informacje, dokładne badania z aktami z IPN-u znajdziecie, moi drodzy, w mojej książce, do czego Wam zachęcam, jeśli ten temat Was interesuje, i bardzo się cieszę, że jesteście już tutaj na takim etapie, że tak wiele na ten temat wiecie. Jeśli nie wiecie, jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć, to tutaj między innymi właśnie też można te dwie książki kupić w pakiecie. Różne są opcje w sklepie AMDG, naszym sklepie, link w opisie. Te książki możecie sobie nabyć. I jeśli w Realu 24 lub inna telewizja chciałaby taką debatę moją z panem Płużańskim przeprowadzić, jestem bardzo, bardzo chętna, bo tutaj tylko chodzi o prawdę. Jeśli chodzi o tego Kazimierza Czarnockiego, który niestety poszedł na współpracę i od niego mamy te meldunki, to rozmawiałam z synem pana Czarnockiego i on powiedział, że rzeczywiście, jeśli jest tak, że to jest potwierdzone, że jego ojciec był tym zdrajcą, no to trudno, on to przyzna. Co on może jako syn? On jako syn nie będzie brał odpowiedzialności przecież za ojca. Jeśli to jest fakt historyczny, no to trzeba to uznać i trudno pogodzić się z tym. Natomiast tutaj pan Płużański nie chce się z tym pogodzić. Podobno był zbulwersowany, że w swojej książce opublikowałam ten dokument mówiący o tym, że jego ojciec w 1945 roku został zwerbowany na agenta o pseudonimie Lech. Ale przecież to jest dokument, to powinno być wszystko dostępne, to powinno być wszystko dane do opublikowania. Dlaczego tak jest? Dlaczego mielibyśmy tej prawdy nie pokazać? Tylko dlatego, że pan Płużański sobie chce budować swoją karierę na ojcu bohaterze. Ja bardzo delikatnie ojca pana Płużańskiego w tej książce potraktowałam, ponieważ duża część dokumentów jest zniszczonych. Więc ja nie tworzę jakichś takich narracji na dokumentach, których nie ma. To właśnie jest robione przez tych, którzy bez dokumentów oskarżają Kuchcińskiego i Alchimowicza. Dokładne dokumenty są na Stefana Guza i na Czarnockiego. Co do innych osób, są jakieś poszlaki jeszcze, bo tutaj być może tych agentów było więcej. Natomiast jeśli chodzi o Płużańskiego, ja wiedząc, że on w pewnym momencie był zwerbowany, jednak nie tworzyłam sobie jakiejś swojej, no to w takim razie mógł się zachować tak albo tak, tylko oparłam się konkretnie na dokumentach. A nawet
no to już wiemy na 100%, że w trakcie pobytu w więzieniu oficjalnie mamy takie listy, mamy później jego szybką karierę naukową. Ojciec pana Płużańskiego, pan Tadeusz Płużański, poszedł na współpracę z komunistami, dlatego bardzo szybko miał karierę na uczelni. Pisał książki, co prawda właśnie niektórzy jego studenci myśleli, że on łączy tutaj katolicyzm z marksizmem, ale to właśnie było takie podstępne. Teilhard de Chardin, modernizm, tego komuniści chcieli. On z tymi wykładami jeździł do Instytutu Ateizmu w Moskwie. W swoich książkach wychwalał Lenina. Inni, którzy z więzienia wychodzili, nie potrafili sobie poradzić. Siostra Izabela kilka miesięcy zmarła po wyjściu z więzienia. Co się stało, że pan Płużański zrobił taką szybką karierę? I tak naprawdę był osobą wysoko później postawioną. Nie można go porównywać do innych wyklętych, którzy zostali zamordowani, na których wykonano wyrok śmierci lub którzy nie złamali się w więzieniu i potem nie potrafili sobie albo z trudem znajdowali jakąś pracę. Sytuacja pana Płużańskiego, ojca, była zupełnie inna i wydaje mi się, że gdyby jako syn pan Tadeusz Płużański to przepracował w sobie, bo ja naprawdę nie mam żadnych złych intencji, ani nie czuję żadnej urazy do pana Płużańskiego, ale gdyby on też coś nam dodał do tego, opisał, on powiedział, że ojciec nic mu nie mówił, że niewiele wie, być może taka jest prawda, gdyby po prostu powiedział, nie wiem, ojciec nic mi nie mówił, nie wiem jak było, ale dlaczego wymyślać jakieś kłamliwe historie tylko po to, żeby ojca pokazać jako bohatera? Nie umiem tego zrozumieć i będę o tym mówić. Jeśli ktoś chciałby debatę, to jestem bardzo chętna. I moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za to, że wspieracie Zrzutkę. Na Zrzutce już jest trochę pieniędzy i dalej oczywiście Rotmistrza Pileckiego będziemy promować w szkołach, już jest 490 zł, te książki do szkół będziemy wysyłać, będę o tym jeszcze więcej mówić. Jeśli chcielibyście wesprzeć Zrzutkę, to do tego Was serdecznie zachęcam, jak i do tego, żeby oczywiście subskrybować kanał, żebyście byli na bieżąco, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia.